Witamy w kolejnym odcinku podcastu Głos Motoru. Przez chwilę się nie słyszeliśmy, ale wracamy do Was. Mamy nadzieję, że się stęskniliście, bo my stęskniliśmy się za Wami, za Waszymi opiniami, za pytaniami, które zadajecie zawodnikom. Także cieszymy się, że możemy w kolejnym sezonie znów się usłyszeć przed mikrofonami Karol Kurzempa i Kacper Ciuksza, a nasz dzisiejszy gość do Motoru przychodził jako skrzydłowy, ale stał się w nim jednym z najlepszych prawych obrońców ligi. Urodzony w Tarnowie fan londyńskiej Chelsea. Na boisku zawsze zostawiam mnóstwo zdrowia, a za chwilę przekonacie się, jak radzi sobie przed mikrofonem. Witamy Filipa Wójcika. Dzień dobry, cześć, witam. Powiedzieliśmy, że przychodziłeś do motoru jako skrzydłowy, a stałeś się jednym z najlepszych obrońców ligi. No i rzeczywiście tak było, yy, chyba ty już teraz myślisz o sobie w kategorii obrońca. Tak, dziękuję za taką opinię. Myślę, myślę, myślę że, że teraz, jakbym miał się sklasyfikować, to no to tak, macie rację. Jestem bardziej ofensywnym, bocznym obrońcą, że tak powiem, albo wahadłowym. Myślę, że ta pozycja jako skrzydłowy już, 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 już bym sobie jej nie dopisywał. Raczej myślę, że teraz można śmiało powiedzieć, że jestem bocznym obrońcą. Albo wahadłowy. Teraz w ogóle chyba jest tak, że ci boczni obrońcy muszą grać ofensywnie, bo piłka nożna po prostu tak wygląda. Tak. Ciężko powiedzieć, żeby byli tacy, którzy. W takim mocno oldschoolowym stylu po prostu trzymają się tylko swojej pozycji w defensywie. No dokładnie, tak jak mówisz, ta piłka już poszła w takim kierunku, że dawniej ten obrońca to był obrońca, tak? a, a teraz od tych bocznych obrońców wymaga, wymaga się naprawdę czasami kreowania gry, jak to jest w najlepszych ligach: Manchester City czy Chelsea. To pokazują, gdzie ci boczni obrońcy naprawdę odpowiadają często za, za ofensywę. No, i to też jesteś taką osobą, która często lubi biegać, skoro nawiązałeś do ligi angielskiej box to box, tak? No tak, no, z, z mojej poprzednich pozycji ciągnie mnie do przodu, więc, więc lubię, lubię grać ofensywnie, lubię grać do przodu, ale no nie mogę też zapominać o obronie. A skoro liga angielska, to wspomniana przez Kacpra Chelsea. Jak długo jesteś kibicem tego klubu? Oj, od najmłodszych lat. Uszczypliwi na pewno yy, zaraz mi wypomną, że, yy, że wszystko zaczęło się od Ery Abramowicza, tak? Od, od pieniędzy, bo tak zawsze, zawsze mówią kibicem Chelsea, ale, ale, no, ale no naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć od którego roku życia, ale, ale od, od na, naprawdę najmłodszych lat. Yy, no i kibicuję im do teraz. Byłem na, na dwóch meczach, yy, jednym u siebie na Stamford yy, w Lidze Mistrzów z Atletico. A drugi wyjazd na Arsenalu, derby wygrana 2-1, więc pięknie się złożyło. Trzeba dopowiedzieć, że ja dzisiaj specjalnie ubrałem koszulkę Arsenalu, żeby trochę Filipa podenerwować, chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem tego klubu. Po prostu podobała mi się koszulka, a kiedyś byłem w Londynie, ale czułem, że ty będziesz, że ty to szybko zauważysz, dlatego taki prowokacyjny. Strój. Prowokacja, tak. Tak, a co ci urzekło w tej Chelsea kiedyś? Ojej, to nie było takiej jakby jednej rzeczy, po prostu jak to za, mała, za mało lata. E, jakiś jeden mecz mi się spodobał e, i po prostu jakoś złapałem bakcyla na ten klub i, i zacząłem się nim mocniej interesować. No i tak zostało do dziś. To było w czasach jak Mourinho ich prowadził, tak? Oj, Czy wcześniej jeszcze? jeszcze, jeszcze chyba, Claudio, jeszcze Ranieri? Ranieri, Jeszcze wcześniej, tak, Ranieri. Mhm. No to jak Chelsea prawy obrońca, to chyba podglądasz trochę Risa Jamesa. Dokładnie tak, Rich James, no naprawdę jeden myślę z lepszych wahadłowych bocznych obrońców na świecie, na pewno go podglądam, może troszeczkę jest lepszy fizycznie, inna postura, ale naprawdę na pewno podglądam jego i innych najlepszych topowych zawodników. Nagrywamy to po trzeciej kolejce Premier League i Rich James nie grał jako wahadłowy w ostatnim meczu, tylko grał jako półprawy obrońca. Czy ciebie by ciągnęło na tamtą pozycję? Oj, nie, to już myślę, że to już myślę, że może powiedzieć, że było za dużo. Nie, 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 na pewno w tej trójce nie widziałbym się. Nie widziałbym siebie. Eee, a Rich James myślę, że też z tego powodu nie jest zadowolony. Ja też nie jestem, bo gramy z chłopakami w fantazji Premier League i, i, i tam te punkty do ofensywy, no wiadomo, że trudniej o punkty z tak naprawdę z półprawego stopera. To może kącik przechwałek, ile miałeś punktów w poprzedniej kolejce? Ja miałem 56. Poprzednia kolejka była fatalna i miałem 39 punktów. Jeszcze poprzednia była fajna, ale ta, ta naprawdę nie, nie wszczeliłem się w skład. To niedługo dzika karta. Ci, co grają, będą wiedzieli. Dokładnie. Biorę to pod uwagę, choć jeszcze wydaje mi się, że za wcześnie. A w poprzednich sezonach jak ci szło? Dobry jesteś ogólnie w to fantazy Premier League? Wydaje mi się, że czuję się mocny, naprawdę oglądam praktycznie wszystkie mecze Premier League, o ile wystarcza mi czasu, o ile nie mam swoich meczów i obowiązków, to naprawdę staram się oglądać każdy mecz. Jestem no naprawdę dużym fanem Premier League, i, i tak jak powiedziałem wcześniej, oglądam praktycznie każdy mecz w miarę możliwości. Czyli to nie jest tylko Chelsea, czyli cała liga ogólnie przypadła ci do gustu? Tak, tak, tak. interesuję się całą ligą, aczkolwiek. No, jestem fanem Chelsea. Ale jak ktoś się zapyta, bo często jest taka dyskusja pomiędzy kibicami, czy liga hiszpańska jest lepsza, czy Premier League, to u ciebie chyba nie ma wątpliwości. Oj nie, nie ma wątpliwości. Wydaje mi się, że, że nie ma wątpliwości. Jest naprawdę dużo, dużo klubów mocnych w Anglii, to nie jest top 4, to, to 6 i nawet jeszcze teraz więcej, więc wydaje mi się, że że Liga Angielska moim zdaniem jest dużo mocniejsza. Poza tym, tak, moim zdaniem, jeżeli gra nawet jakaś drużyna, która aktualnie w Premier League jest w dole tabeli, jak chociażby Leeds United, które tam biło się o utrzymanie do ostatniej kolejki w poprzednim sezonie, i oni grają mecz. Z jakąkolwiek drużyną, która też jest w drugiej części tabeli, tam Newcastle powiedzmy było chyba w miarę nisko, tak w ostatnim sezonie, no to wiadomo, że to będzie fajne widowisko. A kiedy widzisz mecz, nie ujmując nikomu oczywiście, Celta Vigo kontra nie wiem, Rekreativo Uelva, nie wiem nawet, czy oni grają teraz w lidze, chyba już nie, chyba już no to nie. nie wygląda to tak fajnie. Dokładnie tak, zgadzam się z tym w 100%. I myślę, że to jest takie właśnie w tej lidze angielskiej przeważające, że, że te drużyny z dołu tabeli nawet mogą wygrać. Z Topem tej ligi. Zawsze nie wiadomo, czego się spodziewać, bo naprawdę ta liga jest emocjonująca i każdy może wygrać z każdym. A tak jak powiedziałeś, w tej ligi hiszpańskiej jest Barcelona, Real, Atletico, wiadomo, chociaż teraz te drużyny troszeczkę mi się wydaje, się podniosły swoją jakość. Te takie od miejsc 4, 4, 7, 4, 8, ale no, liga angielska. Top. Może jeszcze chwilę zostaniemy w tej Anglii i ja chciałbym Ciebie zapytać na początku o trzech może. Czterech najlepszych bocznych obrońców w Premier League, i z którego z nich starasz się coś czerpać i próbujesz adaptować zachowania do swojej gry. No, wydaje mi się, że czterech wymienię: No to Richie James, Trent, Alexander Arnold, Cancelo na pewno i czwarty myślę, że, że, że Trippier. Robertson? Robertson lewe, no tak, tak Robertson też oczywiście, Już, no jest ich na pewno więcej niż czterech, tak teraz mi pierwszych czterech przyszło do głowy Robertson z lewą nogą, więc, więc tak tego nie porównałem, Cancelo też gra na lewej, ale z prawą nogą, więc wymieniłem tych prawonożnych i myślę, że to, to, to tak, tak wyglądałaby ta moja czwórka, piątka. A tak all time najlepsi piłkarze w Premier League, też możesz wymienić ze trzech, ojej, ojej. którzy gdzieś najbardziej wyrylić się w pamięci. Pewnie szablonowo będzie to Thierry Henry, Frank Lampart, ale może gdzieś jeszcze znajdziesz jakieś takie mniej oczywiste nazwisko z tyłu głowy. No, myślę, że szablonowo, bo ale naprawdę było tylu, tylu, tylu świetnych piłkarzy w Premier League, że, 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 że trzeba byłoby ich wymienić chyba z 30, nie trzech. Ale, ale no ja byłem wielkim fanem Edena Hazarda. Jak był w Chelsea i niestety no, ta kariera jego po, po przejściu do Realu nie potoczyła się dobrze. To jest no, cień zawodnika z Chelsea, tak. On naprawdę w Chelsea to był magikiem, sam, sam wygrywał te mecze. A, a no, po przejściu do Realu, tak jak mówię, cień zawodnika. No wiadomo, no, Frank Lampard, jeżeli by tak e, przejść po Chelsea, e, Didier Drogba, no, e, właśnie to był mój taki pierwszy, pierwszy ulubiony zawodnik z Chelsea. A inni zawodnicy, no było ich tyle, że naprawdę. no Tak jak mówiłeś, Tyriam Henry i tylu świetnych zawodników, że, że ciężko, ciężko by, ciężko by było to teraz powiedzieć. Trzeba byłoby mi dać kartkę, ja bym się przez, na, przez wieczór <grym> ją wypisał i przyniósł i wtedy przeczytał, bo naprawdę było ich masę. To wychodzimy z Anglii i przechodzimy do Tarnowa, z którego pochodzisz. Jesteś. Y z tego, co udało nam się dowiedzieć, może nas wyprostujesz, ale wychowankiem tarnowi tarnów. Wszystko się zgadza. I jak wspominasz czasy swojego dzieciństwa, pierwsze grania w piłkę i w ogóle całe okoliczności, w których znajdowałeś się, jak byłeś młody? Bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie wspominamy te, te czasy młode w tarnowie. E, tak, jestem wychowankiem Tarnowi, e, tato, tato, tato mnie zapisał tam do szkółki, e, byłem tam bardzo długo e, i naprawdę wspominam, wspominam, wspominam fajnie, szkoda, że, mm, że ten klub e, jest zarządzany, tak myślę, że śmiało powiedzieć, przez niewłaściwych ludzi, bo bo taki zasłużony klub prawie ze stuletnią, no, tysiąc, no tak, ponad stuletnią tradycją no, gra w lidze okręgowej w takim mieście jak Tarnów. Jest to miasto ponad stutysięczne, więc myślę, że, że, że przynajmniej taka druga liga powinna być w takim mieście, a, a jej nie ma. Drugi klub Unia gra w trzeciej lidze, więc myślę, że na Tarnów to jest mało. Z tego, co słyszałem to między Tarnowią a Unią są dość duże animozje, a Ty występowałeś zarówno w jednym, jak i w drugim klubie. No i czy z tego powodu nie miałeś jakichś nieprzyjemności w rodzinnym mieście? Nie, nie, tak, tak jak mówisz. No wiadomo, Tarnowia z Unią się nie lubią. Eee, tak, te rozgrywane są derby między tymi drużynami. Tak, przesiadłem przeszedłem, przeszedłem eee, dlatego że po prostu w tarnowi niestety... Zespół seniorski był na, na poziomie okręgowym, więc no jakby nie miałem dalszej szansy rozwoju niestety w tym klubie. I przyszedłem do Unii, tam była trzecia liga, jak na 16 szesnastolatka, myślę, że to był, to był niezły poziom. Właśnie wtedy miałem taki ciężki wybór, bo, bo mocno mnie zabiega Krakowie oczywiście do, do zespołów juniorskich. A wiadomo, że jak się było e, całe, całe życie w Tarnowi, e, Tarnowa z Krakowem ma zgodę, więc e, było, było, było łatwiej tam pójść, ale tata mnie namówił, żebym poszedł od razu do piłki seniorskiej, bo to będzie lepsze dla mnie. I myślę, że miał rację i, i, i że dobrze wybrałem. A czy tata był jakoś związany ze sportem? W ogóle ty jesteś z rodziny jakoś mocno usportowionej? Oj tak, tak. Tata, tata był związany ze sportem, grał, grał długo w Unitarnów i to była. Na tamten czas druga liga, czyli ta jakby teraz pierwsza, bo wcześniej nie było klasy, czyli była pierwsza, druga. I to był drugi, czyli drugi, drugi poziom rozrywkowy w Polsce. Tak, to tam grał długo, całe, całe życie praktycznie był związany z Unią. A rodzina też jest bardzo, bardzo jakby związana ze sportem, bo, bo ciocia, wujek grali w piłkę ręczną, kuzyn występuje też praktycznie całe życie w Unitarn, w piłkę. Razem z nim byłem w tej drużynie. E, więc naprawdę e, rodzina jest związana ze sportem. Czyli to nie przypadek, że ty trafiłeś do piłki nożnej, tak? Od dziecka ci się wydawało, że tak będzie? Tak, tak. Myślę, że, myślę, że to nie przypadek. Od dziecka gdzieś tam e, lubiłem kopać w tą piłkę. Zawsze z tatą, z tatą wychodziłem e, pograć w piłkę, i, i myślę, że to nie jest przypadek. A tata na jakiej pozycji grał? Tata też na boku obrony. Aha, czyli teraz ma, może mieć dużo wskazówek, tak? Tak, tak. Każdy mecz, każdy mecz analizujemy, dzwoni do mnie i, no i godzinne rozmowy są po meczach, co było dobrze, co było źle i, i rozmawiamy. Ale mocno się czepia, czy to, są, eee... czy to jest konstruktywna krytyka? Tak nie, zwana? powiem, że tata jak nie owija w bawełnę, mówi jak jest. Jeżeli zagrałem dobry mecz, to, to stara, mnie pochwalić, stara się mnie pochwalić, a jeżeli zagrałem słabo, to mówi mi to wprost. Chociaż mama się zawsze śmieje, że... Jeżeli tata już mówisz, że zagrałem dobrze, to już naprawdę zagrałem bardzo dobrze, bo stara się mega nie chwalić. Aha, czyli żeby cię nie przypompować. Tak, dokładnie, dokładnie. No to chyba dobrze, no tak? Dobrze, dobrze, oczywiście, że tak nie ma, nie ma, nie ma nie ma co się za bardzo pompować, choć nie powiem, lubię, lubię, lubię pochwały. Wiadomo, że bo w Polsce się tak w sumie utarło, że najlepiej to skrytykować i tak dalej. A jak, jeżeli jest dobrze, to moim zdaniem też trzeba chwalić, bo to też podnosi pewność siebie i, i, i daje myślę taki. Pozytywnego kopa. No, zwłaszcza, że u nas w kraju często trafiamy na ludzi, którzy, jak to się mówi, widzą szklankę do połowy pustą, a nie pełną, No tak? dokładnie, tak jak mówię, że, że oczywiście, jak jest źle i faktycznie jest źle i ktoś słabo cieniuje czy coś, no to, pozy konstruktyw, jak to mówię, konstruktywna krytyka jest dobra, bo wtedy trzeba wyciągnąć wnioski i coś poprawić. Ale jeżeli ktoś krytykuje, no to też, jeżeli jak jest źle, to oczywiście ma prawo i to też jest dobre, ale jeżeli jest dobrze, to też wydaje mi się, że powinien falić. A ty od zawsze byłeś taki pogodny i uśmiechnięty, bo tak nam się kojarzysz? <gry> yy, wydaje mi się, że tak, że staram się być taką osobą pozytywną, yy, cały czas uśmiechniętą, choć czasami jest ciężko. I myślę, że tak. Że, że Tak mi się wydaje, że łatwiej jest przejść przez życie z uśmiechem, a nie być takim ponurym. I chyba z uśmiechem też do Tarnowa wracasz, tak? Co, co jakiś czas tam odwiedzasz rodzinę? Tak, tak. Staram się, staram, się, staram się odwiedzać rodzinę, jeżeli mam tylko czas. Tu też rodzinka przyjeżdża na mecze, wiadomo jak, jak też mają czas. Byli już bodajże... No, tato, to był myślę, że już pod, pod 10 mecze podchodzi. Byli na fajnym meczu z Legion, całą rodziną, co był cały stadion, więc arena im się podoba, miasto im się podoba, więc jeżeli mają tylko czas, to też chętnie przyjeżdżają. A ty od zawsze byłeś taki uśmiechnięty? Byłeś pogodnym dzieckiem w ogóle? Jakim byłeś dzieckiem? E, Oj, dzieckiem byłem. Myślę, że jak mama mówiła, i z tego co pamiętam, byłem taki. Chociaż coś tam bym pod, 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 pod taką rozrabiakę podszedł, ale, ale myślę, że byłem takim pogodnym dzieckiem. W miarę tam nie stwarzałem problemów, choć wiadomo, jak to mówią, siedziałem w tylnych ławkach w szkole. Była kiedyś taka śmieszna historia, opowiem, z przedszkola. Mieliśmy zdjęcie klasowe w przedszkolu. No i wszystko fajnie. Zdjęcie tam, jak to powiedzieli rodzicom, żeby ładnie ubrać dzieci ubrany w koszulę pięknie, siedzę po turecku w pierwszym rzędzie, no i zrobiło, zrobił, zrobił tam pan fotograf, zrobił zdjęcie i na, tam tydzień, nie wiem ile minęło, tydzień czy, czy, tam dwa wywołali te zdjęcia, przychodzą zdjęcia do przedszkola, no i sprzeda, kto tam chce kupić zdjęcie, niech się zgłosi, to tam wiadomo, wszystkie, wszystkie mamy zgłosiły się, no i zdjęcie przychodzi i jest afera i wzywają mnie, ja nie wiem o co chodzi, a tu zapomniałem o tym, że z kolegą w pierwszym rzędzie siedziałem i założyłem się, kto szybko faka pokaże. No i wyszło tak, nie wiem, czy fotograf nie zauważył, czy, 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 czy zrobił sobie to specjalnie, ale zdjęcie poszło wydrukowane, pięknie oprawione. Tam jakaś klasa tam trzecia czy coś. No i Filip sobie siedzi w pierwszym rzędzie po turecku uśmiechnięty jak to zawsze, ale na dole jest środkowy palec pokazany. No i niestety była afera. Nie, no wiadomo, ta mama w domu trochę pokrzyczała, ale, ale, ale no były takie konsekwencje, że niektóre mamy nie chciały kupować tego zdjęcia. Czyli najzwyczajniej w świecie, zepsułeś dzieciom zdjęcie. No, można tak powiedzieć, można tak powiedzieć, chociaż myślę, że dzieci się śmiały bardziej rodzicom zepsułem. Udało nam się wyczytać przed tym podcastem, że zagrałeś 150 meczów w drugiej lidze, chyba około. Ponad 30 w pierwszej lidze, no i chciałem zapytać Cię, jak to się stało, że, że opuściłeś Unię Tarnów i poszedłeś do puszczy niepołomica. Eee, w Unii Tarnów rozegrałem bodajże chyba dwa sezony. I w pewnym momencie, po, 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 po jednej z rund, yy, dostałem telefon od, od, od yy, trenera Tułacza, aktualnego yy, trenera puszczy. Żebym, że, że, że tam gdzieś mnie wypatrzyli i wpadłem w oko i żebym zjawił się, zaprosili mnie po prostu na testy, pewnie pamiętam była zima i pojechałem chyba na trzy treningi, cztery, pamiętam graliśmy sparing z Ruchem Chorzów, pierwszy mój sparing, strzeliłem bramkę w nim i od razu po tym sparingu puszczę, wykazała zainteresowanie i, i, i podpisałem ten kontrakt. Ale ty cały czas widziałeś się wtedy jako skrzydłowego. Tak, tak. Cały czas, cały czas jako skrzydłowego. No praktycznie we, we wszystkich klubach byłem postrzegany jako skrzydłowy i tak też, tak też grałem. Dopiero tutaj w motorze trener Saganowski przesunął mnie, przesunął mnie na, me, na meczu, pamiętam dokładnie, z Wigrami Suwałki. Graliśmy Tutaj u siebie na arenie. I pamiętam, że to była 85 minuta gdzieś. I grałem normalnie na skrzydle i była zmiana, i pamiętam, że nie pamiętam, ktoś już ktoś wchodził i powiedział mi, że ja idę na bok obrony, i wtedy zrobiłem takie oczy, co się, Jak na bok obrony? No ale mówię: Okej. Okay. Yy, I w 90. minucie zrobiłem akcję bokiem i dograłem Krzysztowi Robskiemu do, do, tak, wzdłuż bramki praktycznie do pusty. Krzysiek dołożył 1-1, i od tego i od tego meczu właśnie zaczęła się moja y, przygoda na prawej obronie, i myślę, że, 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 że to, było, to było dobre posunięcie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować trenerowi Saganowskiemu za, za nosa. Kiedy przyszedłeś do motoru, Musiałeś czekać na debiut bardzo długo, bo przydarzył się w międzyczasie, przydarzyła się sytuacja covidowa. To też chyba dla Ciebie był taki trudny moment, prawda? Tak, bardzo trudny powiem, bo przyszedłem do motoru, mm, można tak powiedzieć, odbudować się, bo, bo, bo był, spadłem z garbarni z pierwszej ligi, tam grałem praktycznie cały sezon i tam już zaczęły się moje problemy zdrowotne ze spojeniem łonowym. Poszedłem wtedy do Stalowej Woli i na pół roku, no i to nie była, to była dla mnie, myślę, że taka najbardziej nieudana, nieudany pół roku w mojej przygodzie z piłką, bo borykałem się tam ze strasznie, no z tym właśnie spojeniem łonowym strasznie długo, nie mogłem tego wyleczyć, cały czas mnie to bolało, pauzowałem bardzo długo. I, I właśnie mmm, pojawił się telefon z motoru od trenera Hajdo wtedy i skoro i pomyślałem, że, że, że skorzystam z tej, z, tej, z, tej, z tej propozycji, przyszedłem do motoru naprawdę z dużymi nadziejami i, i żeby po prostu wejść w ten rytm grania i tak dalej, bo, bo naprawdę to było zaburzone. I właśnie tak jak mówisz, wtedy wdarł się ten COVID i, i jakby to powiedzieć śmiesznie, zrobiłem awans bez rozgrywania meczu. No dokładnie. To, ale to musiało, być, to musiało być do ciebie trudna sytuacja, bo przedłużyła się tak jakby ta twoja pauza, tak? Tak, tak. No dokładnie tak jak mówisz, że, że, że liczyłem na to, że, że właśnie wejdę w ten rytm meczowy, a tu rytmu meczowego nie było i to sporo, bo no nawet było, wiadomo, treningowego nie nawet było. Dokładnie, nawet czas. treningowego trenowaliśmy w domach i, no i było to ciężkie. A pamiętasz, w jakim meczu debiutowałeś? Z tego co mnie ja mam słabą pamięć, to powiem od razu, ale wydaje mi się, że to był puchar Polski z z Avion? Nie, z Awią Świdnik, tak? No. Z Avią Świdnik. To był Wojewódzki Puchar Polski z Awio Świdnik przy alejach Zbuntowskich. Tak gdzieś korzystając z momentu powiem ci, że ja też wtedy debiutowałem, to znaczy komentowałem pierwszy raz mecz wtedy i, i pamiętam właśnie, że, że miałem tak wieść, byłem strasznie przygotowany, miałem kupę notatek. I, I właśnie miałem kto przyszedł do motoru i, i pamiętam właśnie ostatnio nawet odkopałem ten zeszyt, patrzyłem i był tam właśnie Filip Wójcik, dlatego pamiętam też, że debiutowałeś w tamtym meczu. Czyli, czyli pamięć mnie jednak w tym razie nie zawiodła. A to nie było tak, że ty w pierwszym swoim ligowym występie w motorze strzeliłeś dwie bramki w Elblągu, czy to później, później był ten nie, mecz? Nie, 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 to było tak, że, bo to już było po awansie mhm. i pierwszy mecz graliśmy tu ze Zniczem. Nie wszedłem w tym meczu i faktycznie masz rację. to były pierwsze, pierwsze moje minuty były w Erblongu i strzeliłem dwie bramki. Tak, tak, to był bo, bo jakby w pierwszej kolejce nie wszedłem, Przysiedziałem cały mecz na ławce, a w drugim meczu wyszedłem w pierwszym składzie i tak strzeliłem dwie bramki na Erblong. Czyli rację. pierwszy ligowy mecz ci mógł też zapaść pamięci, a ogólnie Elbląg to pamiętam, że to jest miejsce, w którym zazwyczaj dobrze Ci się strzela. Oj, z Elblągiem kurczę, z każdą, z każdą drużyną praktycznie w każdej drużynie, w której byłem strzelałem bramkę, bramkę Elblągowi. W motorze dwie, w gerbarni też po jednym meczu po jednej i i I wpuszczy, i puśczy, też. tak, i wpuszczy. Czyli i puśczy, jak pojedziesz do Elbląga w tym sezonie, bo w zeszłym się nie udało, czyli w tym już trzeba będzie poprawić staty statystyki. Dokładnie. Koniecznie, koniecznie trzeba będzie strzelić. Trochę odchodząc od piłki nożnej, ja chciałbym Ciebie zapytać o Twoje największe pasje. Przygotowując się do tego podcastu, przeglądając Twojego Instagrama, widziałem dużo zdjęć z różnych wypadów za granicę i czy właśnie podróżowanie jest Twoim hobby? Tak, tak. Bardzo, bardzo lubię podróżować w wolnym czasie, szczególnie na wakacjach jak mamy staram się zwiedzać nowe miejsca, tak, nowe kraje, jeżeli tylko mam na, to, mam na to możliwość, mam taką możliwość, to staram się jeździć w te miejsca, w których nie byłem, poznawać, poznawać nowe kraje, kulturę. W takim razie jakie są miejsca, które byś nam polecił i wszystkim naszym widzom? Oj, bardzo bym polecił Zanzibar, byłem, na, byłem tam na wakacjach w zimie i naprawdę polecam, bo, bo to jest takie zderzenie z taką inną w ogóle kulturą i tak dalej. Taką dzikością. No ta ogólnie tam panująca bieda i, 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 i naprawdę takie słabe warunki. No wiadomo, resorty hotelowe są, jakby to powiedzieć, w ogóle inną sprawą, bo to jest wiadomo, że to musi być dobre i na dobrym standardzie. Ale, ale Zanzibar naprawdę polecam co polecam byłem też na wakacjach w Portugalii Lizbona, bardzo mnie bardzo mnie urzekła naprawdę piękne miejsce Lizbona, Zanzibar i myślę że mógłbym jeszcze polecieć Barcelona bardzo lubię byłem w Barcelonie miasto naprawdę super też też polecam w Madrycie byłem przy tylko przy, tak jakby przelotem, można powiedzieć, i akurat byłem w ten dzień, w którym był rozgrywany finał Ligi Mistrzów. Liverpool, nie pamiętam z kim, z kim, z kim tam grał, ale, ale to, co się Tottenham działo... ten Tottenhamem, dokładnie, ale to, co się działo tam na nie pamiętam jak ten plac się nazywa w Madrycie główny, ale ile tam było kibiców w Liverpoolu, to nie widziałem czegoś takiego w życiu. Naprawdę bawili się po dachach, skakali tam, był ten koncert tego. Nie pamiętam jak wokalisty, co on śpiewa, ten, tą piosenkę, ale no nie pamiętam jak on się nazywa, ale mniejsza z tym, ale naprawdę to zrobiło mega wrażenie. To nawet nie chodzi o same miasto, ale, ale właśnie o to, o to wydarzenie. No i Dubaj bym polecił, ale to już taki przepych jak dla mnie, ale no wiadomo, warto zobaczyć. A czy na Zanzibarze miałeś okazję zagrać w piłkę z Mateuszem Cetnarskim? Właśnie nie. Jeszcze ja to się tak śmieję, że ja byłem na Zanzibarze, jak to jeszcze nie było jakby tak popularne, bo potem zauważyłem taką tendencję, że wszyscy tam latają, tak? Ja jeszcze byłem, jak nie było Mateusza chyba Cetnarskiego w, w, w tym klubie, więc, więc nie, 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 nie zdążyłem pograć piłkę, ale grałem tam z dziećmi, jakby tam... Tutejszymi, tamtejszymi na plaży i naprawdę fajne, fajne, fajne wspomnienia, jak te dzieci się cieszyły, jak tam dałeś jakąś, każdemu, nie wiem, one się cieszyły nawet z długopisu, jak dostały naprawdę takie najmniejszych rzeczy, o które tu u nas po prostu nie zwracasz uwagi na nie, a tam się cieszyły naprawdę z najmniejszych drobnostek, więc jak widziałeś, jak dałeś, nie wiem, 10 długopisom tym dzieciom, to one naprawdę były zachwycone. Korzystając z okazji, taki mały apel do naszych wszystkich widzów, jeśli kiedykolwiek pojedziecie właśnie w takie miejsce jak Zanzibar, nie dawajcie dzieciom pieniędzy, cukierków, dawajcie im właśnie takie rzeczy, o których mówi Filip, długopisy, zeszyty, żeby były w stanie zrobić z nich pewien pożytek, a nie dawanie pieniędzy za nic lub cukierków, tak po prostu do jakiegoś cieszenia się warto stawiać gdzieś, jednak mimo wszystko na, na pozwolenie tym dzieciom edukować. Dokładnie tak, to nawet zwracają tam tour operatorzy na, na tych wycieczkach, że, że, że nie dawać pod żadnym względem pieniędzy, ani tak jak mówisz cukierków, czy tam czegoś, bo, bo one to jakby potem mają wrażenie, że przyjechał turysta i to im się należy, że tamten dał, a ten nie da i takie są już nawet agresywne i to tak y, potem źle na nich oddziałuje, dlatego tak jak powiedziałeś, jakieś zeszyty, do tego długopis czy kredki i niech się jakby wykażą. Przeglądając Twojego Instagrama zauważyliśmy zdjęcie z Kłebo na Fide, czyli popularnym raperem. czy to jest y, jakiś twój idol? Oj, tak, bardzo, bardzo lubię słuchać jego twórczości. Oj, to zdjęcie odkupaliście pięknie, bo to już, bo musieliście długo scrollować tego Instagrama. Tak, był jakiś koncert dawno, dawno temu w Tarnowie. Pamiętam, byłem z, tam z kolegami Starnowa, i tak bardzo, bardzo lubię jego płyty, jego twórczość, więc myślę, że to jest jeden z moich ulubionych artystów. Kogoś jeszcze byś wymienił wśród swoich ulubionych artystów? E, powiem Wam, że nie mam tak jakby sprecyzowanych. E, lubię słuchać, po prostu słucham tego, co mi wpadnie w ucho, ale z takich myślę artystów Kizo lubię. Tak, jak, Webbo, jak było wspomniane, Palucha często, e, Sariusa. Myślę, że w takie, w takie, w takie gusto bym poszedł. Czyli bardziej rapowe klimaty tak, zdecydowanie. Tak, tak, ale tak mówię, nie zamykam się, co mi wpadnie w ucho w jeden dzień. Rap, a w drugi może być jakieś Latino, czy, 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 czy nawet czasami Disco Polo. No jak z Krzysiem Ropskim mieszkałeś w pokoju, to ja się domyślam, że parę razy Disco Polo w życiu mogłeś słyszeć. Oj, tak, z Krzysiem, z Krzysiem, z Krzysiem, Krzysie lubią Disco Polo i... i słuchał często, a jeszcze jeden zawodnik, Michał Fidziukiewicz, Zenona, Zenona Martyniuka. Troszeczkę wpoił, bo, bo, bo też pochodzi z tamtych stron, więc też często się przewijał. No, nawet kiedyś u nas w podcaście się chwalił, że niedaleko je domu jego rodziców jest dom Martyniuka. Jakoś tak to zapamiętałem. Tak, tak, to. tak, śmialiśmy się, że dwie, dwie największe persony w tym w mieście, w którym Fidziu pochodzi, to Zen Martyniuk i Michał Fidziukiewicz. Tylko teraz nie wiem, w której kolejności. Podróże, muzyka i co jeszcze lubi Filip Wójcik? Ale na pewno sport, tu nie zaskoczę, yy, ogólnie yy, lubię, lubię sport, praktycznie każdą dyscyplinę, yy, od wiadomo piłki nożnej, no to to wiadoma sprawa, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, lubię naprawdę to oglądać, yy, co jeszcze, filmy, filmy, nie jestem jakimś tam kinomanem wielkim, ale jakiś dobry film też czasami lubię obejrzeć. A jak mówisz, że lubisz każdy sport, to zdarza Ci się obejrzeć na przykład curling albo o nie, no to kajakarstwo? To już, to, już, to już nie, kajakarstwo nie, karlingu nie, może przesadziłem z tym każdy, ale te takie bardziej popularne lubię. Lubię naprawdę NBA, lubię oglądać i tak. Jeżeli mówiąc o siatkówce, piłce ręcznej, to bardzo lubię jak reprezentacja gra, to, to to na pewno oglądam. A skoro jesteś z Tarnowa, to byłeś też kiedyś zainteresowany żużlem? Oj tak, żużlem, byłem, byłem wiele razy w Tarnowie na żużlu. Yy, jeszcze te jak były te y, złote file te Tarnowa, y, oczywiście. Było tam sporo medali tak, y, Żużlowego, tam Golop i tak dalej. Y, więc byłem. Y, y, lubię, Lubię pójść. Y, chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem. Byłem tu nawet w Lublinie na motorze. Udało mi się zdobyć bilet, bo wiem, że, że z tym ciężko. Ponieważ mój kuzyn, moje kuzynki mąż jest, był mechanikiem Krzysztofa On tu jeździł w motorze, więc, więc udało mi się przez, przez niego dostać te bilety i, i też na motorze, motorze byłem. I no, atmosfera jest, jest, jest naprawdę fajna. Miejmy nadzieję, że coraz fajniejsza i coraz liczniejsza. Pod względem frekwencyjnym będzie atmosfera na meczach piłkarskiego motoru, chociażby tak jak to było na wspomnianym przez ciebie już meczu z Legią. No i tak? dokładnie, dokładnie. Myślę, że, że, że nic tylko zapraszać, żeby, żeby jak największa ilość osób chodziła, chodziła na nasze mecze tutaj domowe na arenie, ale też muszę wspomnieć, że jakby ilość ludzi. Na stadionie żużlowym, a na piłkarskim, tak jak u nas, nie przekłada się jakby na jakość, w sensie, że u nas jest mniej ludzi, ale ten doping jest jakby zorganizowany i jest naprawdę na dobrym poziomie. A mi się wydaje, że tak też było w Tarnowie, że na żużel chodzą osoby tak bardziej dla frajdy, tak w sensie to takie no, po prostu po stronę, żeby sobie usiąść, pooglądać, a, a na piłkę, no to wiadomo, fanatycy. Wspomniałeś, że różne sporty, nie tylko piłka nożna, zresztą w twojej rodzinie byli szczypiorniści, tak? a ty próbowałeś kiedyś swoich sił w innym sporcie? No w koszykówce to podejrzewam co najwyżej mogłeś grać jako rozgrywający. Oj nie, nie próbowałem. Raz byłem chyba w szkole na turnieju koszykówki, ale pierwszy, byłem dwa razy, jak to się mówi, pierwszy i ostatni. Ale nie, nie. Myślę, że zawsze to była piłka i, i, i w, innych, w innych dyscyplinach się, się nie, nie sprawdzałem, chociaż tak luźno lubię w siatkówkę pograć. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu. Dziękujemy wszystkim Widzą, słuchaczom, którzy zadawali pytania Filipowi za pomocą naszych mediów społecznościowych, i muszę przyznać, że zaczniemy od pytania, które najbardziej przypadło mi do gustu. Zadał je Kamil, możliwe, że wiesz, o którego nawet Kamila chodzi. Co uważasz o progresywnym podatku katastralnym? Wiem, wiem, który Kamil to zadał. Eee, tak, zadał to pytanie, bo już kiedyś mieliśmy taką dyskusję, eee, w której nie zgadzają się z Kamilem. Ja tam jakoś politycznie nie, mega się nie interesuję, ale wtedy właśnie Kamil zadał to coś tam pytanie. I co uważam? Nie zgadzam się z tym podatkiem a Kamil jakby był jego zwolennikiem i wtedy wynikła ta nasza kłótnia, ja już mówiłem, dobra, nie będę się kłócił, bo to w ty, wiadomo, w ty, jak, w, ty, jak to w tych sprawach y, nigdy się nie dojdzie do, do ładu, więc y, ja osobiście uważam, że jest on niepotrzebny. A ja chciałem powiedzieć, że Kasper się przygotował do dzisiejszego programu i nawet jest w stanie wytłumaczyć tym, którym się nie chce zgooglować, o co chodzi. Spróbuję, chociaż y, raczej postaram się wytłumaczyć w sposób prosty, podatek, o którym pisał Kamil, wiemy o którego Kamila chodzi. Ja, niestety, proszę Państwa, w tę sprawę nie jestem zbyt biegły, ale cytując za portalem Mani.pl, to właśnie podatek katastralny pobierany jest od wartości katastralnej nieruchomości, czyli jego ostateczna wysokość jest uzależniona od wartości domu czy mieszkania. Nie chodzi o metraż. Tylko o wartość danej nieruchomości. I na tym właśnie polega podatek katastralny. Na przykład można go spotkać w Wielkiej Brytanii. Kończymy kącik edukacyjny. Przechodzimy do następnego pytania od słuchacza. A zadał je Mateusz. Możecie zapytać wuja ode mnie, czy zdziurował kiedyś kogoś bardziej bezczelnie niż Pekharta w meczu z Legią? Będzie wiedział o co chodzi. Chyba nie, chyba nie. Naprawdę yy, wtedy. Yy. Jakby wyszła mi, wyszła mi ta dziura. Szkoda że, szkoda, że to się nie przełożyło potem na, na wynik, bo, 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 bo niestety, jak wszyscy pamiętają, przegraliśmy. Yy, jakby tak patrzeć w przeszłość, no nie przypominam sobie. Yy, wiadomo, zdarzały się jakieś fajne, ale, ale ta na pewno zrobiła wrażenie podeszwą przetoczenie, więc było fajnie. Pytanie od Sebastiana. Też będziesz wiedział, który to Sebastian. Zapytaj się skąd u niego takie zamiłowanie do wiszących lamp <laughs> zamiłowanie do wiszących lamp no to, to nie mogę powiedzieć wszystkiego ale chłopaki w szatni jakby miałem rodziny i sprawili mi prezent wiszącej lampy po, po, po tam, po tam jednym, jednej takiej sytuacji które, którą jakby no, zahaczyłem ręką i lampa się zbiła. I od tego dostałem prezent mm, lampę taką chińską na urodziny, i zawiesiłem sobie ją nad moim miejscem, gdzie siedzę w szatni, i, i ona cały czas tam wisiała. Już nie wisi. Dlaczego? Zbiła się, że tak powiem, niestety się zbiła. No, emocje wzięły górę po jednym meczu i, i niestety Wyładowałem emocje na lampie, że tak powiem była pod ręką, najbliżej byłem bardzo zdenerwowany i, i, i niestety się rozwaliła. Tapel do kolegów 11 kwietnia, wiecie co kupować Filipowi na następne urodziny. Pytanie od Karola i to akurat nie jestem ja. Czy słuchasz podcastów? Jeżeli tak, to jakich? Oj, powiem, że podcastów nie słucham praktycznie w ogóle, w ogóle. Pytanie od Janka, w jaki sposób zawodnicy radzą sobie ze słabym początkiem sezonu pod względem mentalnym? Porażki motywują do lepszej gry, czy może próbujecie o nich zapomnieć i zaczynać każdy mecz, jakby był tym pierwszym? Czy korzystacie z pomocy specjalistów? Hmm, no, wiadomo, że. że, że... Początek sezonu nie jest, nie, nie jest dla nas dobry i na pewno troszeczkę w głowie to siedzi, w szczególności pod takim względem, że te mecze z Polkowicami i Jastrzębiem byliśmy lepsi i, i, i mieliśmy bardzo dużo sytuacji do strzenia gola i czuliśmy to, że byliśmy lepsi, a niestety te mecze przegrywaliśmy. I wydaje mi się, że, że, że potrzebowaliśmy właśnie takiej jednej wygranej i mam nadzieję, że to teraz ruszy w dobrym, w dobrym kierunku i, i będziemy te punkty zdobywać seryjnie, a czy, no wiadomo po porażce nie ma się co załamywać, bo, bo, bo to jest sport i, 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 i można przegrać, wygrać albo zremisować, ale na pewno myślę, że po porażce trzeba przeanalizować, wyciągnąć błędy i, i, i po prostu zapomnieć o tej porażce, ale ją przeanalizować i wyciągnąć błędy. Pytanie od Michała: może się domyślisz, o którego chodzi? Czy wolisz ksywę wujek czy stryjek? Wiem, którego Michała. Michał, Michał Król jest u nas w szatni odpowiedzialny za suchary. Ma, napra ma ich naprawdę dużo. Niektóre są yy, takie, że trzeba przepić wodą, niektóre mu wychodzą yy, i woje ksywe wujek. I zawsze tak cię wołali, to po prostu od nazwiska się no wzięło, tak, tak, tak. Nie no, no każdy raczej wujo, 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 wuju, więc, więc tak, tak jest najlepiej. Pytanie od Mateusza. Jaki jest twój ulubiony zawodnik grający na twojej pozycji na boisku? Wcześniej było Risie Jamesie, więc może teraz ktoś z innej ligi. Z innej ligi myślę, że... Hakimi na pewno jest bardzo dobrym bardzo dobrym bocznym obrońcą, a Polak, no to myślę, że Łukasz Piszczek eee, też naprawdę mega, mega wyglądał na tej pozycji, więc myślę, że ich dwóch bym wymienił. Jeśli się nie mylę, to Hakimi grając w Interze, a później w Juventusie też był piłkarzem bardziej przysposobionym ofensywnie, więc chyba to dobry trop. Dokładnie tak, tak, więc jego też występy oglądałem, Ligę Włoską też, też, też czasami oglądam, więc na pewno bardziej, bardziej go ciągnęło do przodu i, i myślę, że tym się bardziej wyróżniam niż pojedynkami w defensywie. A masz jakiś klub, z którym sympatyzujesz we Włoszech? Oj, we Włoszech nie. A ogólnie jakiś poza Chelsea? Jeżeli bym mnie ktoś zapytał, Real czy Barcelona, no to powiedziałbym, że Real, ale jakoś nie, mam, nie, mam, nie sympatyzuję z nimi i myślę, że taki klub za granicą to jest jeden, jedyny jest to londyńska Chelsea. A nie ma takiego klubu numer 2 w Premier League? Wydaje mi się, że każdy fan Premier League ma taki klub numer 2. Ja na przykład nie wiem dlaczego, ale zawsze jakoś lubiłem Bournemouth. Szczerze. Chyba nie ma, naprawdę. Jest, 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 jest to Chelsea i, i, i bardziej bym wymienił takie kluby, takie kluby, które jakoś nie lubię ich, niż miałbym wymienić drugi klub, y, drugi klub y, taki, który jakoś jest mi najbliżej sercu. Tutaj prawdopodobnie powinny paść nazwy Arsenal, Tottenham i może jakiś Crystal Palace. Tak, to wszystkie, wszystkie te z Londynu, derby. Dokładnie. Marcel pyta, czy to prawda, że przegrałeś wypłatę w rywalizacji na strzały na treningu? <noise> nie, 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 ale muszę przyznać, tak, wygrał ze mną dwie kawy, graliśmy strzały, strzały, strzały z 16 metrów i, i akurat w tym dniu okazał się lepszy, muszę mu to przyznać i jeżeli będzie chciał w któryś dzień, a na pewno będzie chciał, bo wiadomo, kawę za darmo każdy chce wypić, więc y, to pójdziemy na tą kawę, ale z wypłatą to, to, to był zwykły żart. Pytanie od użytkownika Kuba Podłoga Rozpruwacz, Czy uważasz, że masz wystarczające cechy przywódcze, by prowadzić drużynę w roli kapitana? U, mocne, mocne, mocne pytanie. E, ciężkie na pewno e, wydaje mi się, że, że, że kapitan, kapitanowie Rafał Król jest kapitanem myślę, że bardzo dobrym, doświadczony zawodnik. Myślę, że jeżeli by mi powierzono taką funkcję, na pewno bym, bym nie odmówił i bym się starał jakby realizować ją jak najlepiej, ale wydaje mi się, że no, 25 lat jeszcze mam. Myślę, że może przyjdzie na to czas. Chociaż opowiadałeś mi, że kiedyś byłeś kapitanem w kadrze województwa bodajże, tak? Tak, tak, tak. Kadra Małopolski na Mistrzostwach Polski. Byłem byłem kapitanem naszej kadry, czyli, czyli Małopolski. W ostatnich skrótach meczu ze Stomilem jest taki moment, w którym cieszycie się na środku boiska, i ty tam jesteś taki bardzo zadziorny. Jesteś takim przywódcą tej ekipy na środku, cały czas coś krzyczysz, motywujesz. Czy ty masz takie przywódcze zapędy i bywasz takim motywatorem? no oglądałem te kulisy no myślę, że było dużo, dużo emocji we mnie po tym meczu, bo naprawdę bardzo bardzo chcieliśmy wszyscy tej wygranej i, i myślę, że one trochę uszły, bo no bo w końcu udało nam się wygrać i, i tak jak mówię, mam nadzieję rozpocząć zwycięską serię Pytanie od użytkownika o imieniu Arek Jak się dogadujesz z sąsiadkami? <laughs> Z sąsiadkami sąsiadek sąsiadów ogólnie w bloku szczerze nie widziałem chyba ani raczej znaczy gdzieś na klatce może tak, ale nie znam prywatnie yy, żadnych z moich sąsiadów. Więc yy, wiem o takiego Arka. To było pytanie. I Ar Arku mówię ci, że nie znam żadnej prywatnie, żadnych sąsiadów. Pytanie od Karola znów, nie od Karola kurzępy. Czy jesteście kumplami z cichym? Z Maksem jasne, jasne, tak. Bardzo się lubimy z Maksem. Jest to fajny chłopak, śmieszny. Lubię go czasami trochę podenerwować, w szatni, bo, bo, bo się fajnie szybko wkurza. Pytanie od Krzysztofa. Czy lubisz Bobry? Jeżeli chodzi o zwierzęta, to lubię. Pytanie od Pawła. Jaka jest atmosfera w drużynie? Wytrzymujecie presję? Myślę, że atmosfera jest dobra. Wiadomo, że tak naprawdę wyniki nakręcają atmosferę i. I najlepsza atmosfera jest, jak, jak wyniki są dobre i co tydzień się zwycięża i to samo buduje atmosferę, ale myślę, że mimo, mimo tych ostatnich porażek i tej niefajnej serii, atmosfera jest naprawdę ok i, i mam nadzieję, że będzie tylko jeszcze lepsza. Teraz pytanie od Dawida: ile piłkarze motoru zarabiają? <laughs> Nie lubię gadać o pieniądzach, ale no, tyle zarabia dany zawodnik, na ile się dogada, tak? To jest kwestia indywidualna i. I naprawdę jest to bardzo zróżnicowane i, 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 i mówię tyle ile, ile się każdy dogada i wiadomo, że to w drugiej lidze nie są to jakieś kokosy. Pytanie od Marcina. Co byś powiedział kibicom, żeby nie byli tacy nerwowi? Ogólnie, co bym powiedział? Ja ogólnie lubię, gdy, gdy jest doping. Naprawdę mnie to tak nakręca. Tutaj na arenie uwielbiam grać, bo, bo zawsze jest ten doping. I, i, I nawet jeżeli, wiadomo, kibice się denerwują, i, i, i tam jest parę okrzyków, to, to, to ja na to jakoś nie patrzę. Tak się wyłączam. Więc, wiadomo, każdy przychodzi na mecz, ma prawo, ma prawo, ma prawo do, do wyrażania własnej opinii. Tak, jak mówię, nawet na wyjazdach jak jestem, to mnie szczególnie na wyjazdach, no bo wiadomo, nasi kibice nas wspierają, a na wyjazdach jest troszeczkę inaczej, bo tam kibice gospodarzy tak można powiedzieć, że jadą z nami, ale na przykład ja mnie osobiście to nakręca. Lubię, jak mnie na przykład ktoś, ktoś nawet wyzywa czy coś, to chce mu po prostu bardziej, jeszcze mnie to motywuje, że mu udowodnić i, i, i zrobić takie psyczka w nos. Więc ja ogólnie no bardzo lubię grać przy kibicach, przy jak w największej ilości. A co by im powiedzieć, żeby nie byli nerwowi? Hmm. Ciężko, ciężko tak jakby coś wymyślić, ale myślę, że, że żeby jakby poczekać cały mecz, a nie reagować po danych, po danych jakby jednej czy dwóch błędach, bo, bo wiadomo, że ktoś popełni błąd raz, dwa, a za trzecim razem może sześć bramkę i, i wtedy jest super. Ty też wydaje mi się masz dobry kontakt z kibicami. Bardzo często, jeżeli są robione zdjęcia po meczu, to wydaje mi się, że kiedy krzyczysz do w stronę kibiców, kto wygrał mecz, to naprawdę dajesz z siebie wtedy 100% i, i jest między wami jakaś interakcja. No. Myślę, że tak. Ja, ja bardzo szanuję kibiców w, z tego względu, że, że jeżdżą za nami i naprawdę w dobrych, w dobrych liczbach i, i to jest dla mnie to jest dla mnie fajne. No wiadomo, wydajesz swoje pieniądze, nie, czas przede wszystkim. Tak na przykład, nie wiem, pojechali na Wigry Suwałki, jak widziałem, jak cały dzień leje tam bez dachu. Oni zmutnięci. To samo było na Polkowicach i, i, i też przyjechali, a wiadomo, że, że wyniki nie były fajne teraz w, w, na tym początku. Więc ja naprawdę szanuję kibice, i, i, i myślę, że tą relację jest okej. Okay. No i oni Ciebie też lubią, pamiętam jak kiedyś byłeś na wizycie w sklepie kibica, to bardzo chętnie podchodzili po zdjęcia, po autografy i to jest właśnie ten element, o którym wspominałeś na początku naszej rozmowy, że fajnie kiedy czujesz, że to co robisz na boisku jest doceniane, prawda? No, dokładnie, 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 tak jak mówisz. Bo to jest myślę, że takie najlepsze uczucie, gdy, gdy, gdy ktoś kto Cię ogląda ocenia ci pozytywnie i naprawdę docenia to co robisz. I jeszcze jedno pytanie od Marcina. Wierzysz, że będzie tu kiedykolwiek pierwsza liga czy ekstra klasa? Ja mam taką nadzieję. Teraz nam brakło naprawdę naprawdę mało. Jeden mecz wiadomo jak się potoczył i jak pechowo się potoczył, bo ten karny tak z niczego. Druga bramka też, też, też błąd indywidualny. Myślę, że drugi taki się nie przydarzy w życiu już. Więc brakło naprawdę niewiele, i mam nadzieję, że ta pierwsza liga będzie, bo, 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 bo no, klub, miasto na to zasługują. tak? Kibice, no, jest, jest, jest piękny stadion i tak dalej. No, motor ma, ma bardzo duży potencjał i, i, i w końcu ta pierwsza liga musi być. Przechodzimy do naszej ostatniej sekcji, mojej ulubionej. Bardzo mi jej brakowało przez te trzy miesiące podcastowej posłuchy. Ta sekcja polega na tym, że my będziemy mówili ci zdanie, a ty będziesz nam je kończył. Okay. Oczywiście, nie musisz odpowiadać jednym słowem, nawet pewnie byśmy woleli, gdybyś trochę rozwijał to, co za chwilę będziemy mówili. Postaram się. W dzieciństwie byłem. Myślę, że tak jak wcześniej wspomniałem, nie sprawiałem problemów. W takim. Myślę, że może to dziwnie zabrzmi, ale poukładanym takim dzieciakiem. Myślę, że. Teraz byłem takim dzieckiem jeszcze z tej epoki jakby nie komputerowej, tylko w której mama mnie musiała gonić do domu, żeby obiad zjeść, bo cały, cały, cały dzień byłem na boisku. Skoro wspomniałeś o komputerach, to może zadam przy okazji pytanie, czy grasz w jakieś gry? Tak, gram w Warzona, Call of Duty Warzone, z, z chłopakami tam z dawnych czasów z garbarni. Ale to na komputerze, na konsoli? Bo ja tak, się nie znam. Tak, bo jest gra jakby międzyplatformowa i można grać i na komputerze, i na konsoli. A gdybym nie grał w piłkę, to. U, to jest właśnie ciężkie pytanie. Czasami się tak zastanawiam, co bym robił, gdybym nie grał w piłkę. I, i, i naprawdę ciężko, ciężko mi. Ciężko mi powiedzieć, co bym robił. Hmm, wiadomo, że. Ta kariera przygoda. Niektórzy mają przygo kariery, niektórzy mają przygodę, ale nie no wiadomo, że ta kariera piłkarska nie trwa wiecznie, i, i trzeba się powoli zastanawiać znaczy powoli. Trzeba po prostu myśleć, myśleć, co się będzie robiło po tak. Myślę, że jakiś taki kurs trenerski w sensie praca z młodzieżą na początek, myślę, że w tym kierunku bym poszedł. Czyli chciałbyś przy piłce zostać możliwie jak najdłużej? Tak, tak, tak. Właśnie jeszcze powiedziałeś zdanie, które chciałbym trochę kontynuować. Z tą karierą albo przygodą. Niektórzy mówią, że karierę to miał boniek, ale czy ty właśnie używasz słowa kariera czy przygoda i dlaczego jednego, a nie drugiego? Bo mnie się wydaje, że każdy ma mimo wszystko karierę na miarę własnych możliwości, więc mówienie kariera zamiast przygoda chyba nie jest niczym złym. Wiadomo, nie jest złym. No wiadomo, że kariery tak się mówi, że. Mają wielcy zawodnicy, tak? Ci, naj, ci, ci, ci najwięksi. W szatni jest, można powiedzieć, taka szyderka, jak ktoś powie, że, że, że kariera, to od razu się go strofuje, że karierę to tak, jak powiedziałeś, miał boniek, a ty masz przygody. Ale myślę, że jedno i drugie słowo są, są trafne. Jest przecież takie sformułowanie jak kariera zawodowa po prostu i ono dotyczy różnych grup zawodowych, także myślę, że nie ma co się aż tak bardzo przejmować. No dokładnie. Wracamy do ankiety. Kolejne z pytań. Największe szczęście daje mi. Myślę, że rodzina, czas spędzany z moją rodziną i myślę, że mecz, sam mecz, już wyjście na mecz i to mi daje duże, dużą radość. Czyli taka też adrenalina, endorfiny, tak? Dokładnie tak. Porażki znosza? Nie powiem, że ciężko, ale na pewno nie fajnie, no bo nikt nie lubi przegrywać, na pewno jestem zdenerwowany, staram się jak najszybciej oglądnąć mecz przeanalizować najpierw swoje poczynania, co zrobiłem źle i, i, i po prostu wyciągać wnioski żeby w następnych meczach ich, ich nie popełniać tych samych błędów. Moim ulubionym filmem jest Śmierć Wenecji ja no, żartuję, oczywiście myślę, że tak mi przychodzi kontratiempo, bo bardzo, bardzo fajny filmem z tego, co widzimy, polski tytuł to Niewidzialny Gość, film z 2016 roku. Niestety prowadzący ten podcast nie oglądali filmu, nie mogą nic na ten temat powiedzieć. A jeszcze o jednym tytule wspomniałeś? I jeszcze bym dodał: Prawo Zemsty, też naprawdę bardzo, bardzo fajny film. Mój ulubiony zespół muzyk to. Oj, tak mówiłem wcześniej, że nie mam takiego jednego, ale niech będzie kłopot na Książka, która najbardziej zapadła mi w pamięć. Muszę się przyznać, że nie przeczytałem jakoś mega dużo książek, ale powiem, bardzo fajna książka, biografia Zlatana, ja zlatam. To akurat znam, czytałem. Jakby ktoś był tak rzetelny jak my, to zobaczyłby, że to jest pierwsze zdjęcie Filipa na Instagramie, właśnie zdjęcie tej książki. Dokładnie tak. <laughs> Największy świr w szatni to... Z obecnej ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze dużo chłopaków przyszło, nowych, więc muszą, muszą się jakby ujawnić. A z poprzedniej, no, postaci, postacią naprawdę był Kuba Kosecki. Moim przedmeczowym rytuałem jest? Myślę, że na pewno jem posiłek już ostatni przed meczem, na 4 godziny przed meczem. A tak to nie mam jakichś takich, jakby rytuałów. Wiem, że niektórzy robią zawsze to samo gdzieś tam prawą nogą wstają, jakieś tam przesądy, nie mam czegoś takiego. Po prostu lubię się przed meczem skoncentrować, należycie posłuchać jakiejś takiej dobrej muzyki, motywującej czasami. I myślę, że tyle. Najbardziej denerwuje mnie. Myślę, że przegrana, no bo wiadomo, nikt, nikt nie lubi przegrywać, a najbardziej denerwuje mnie też u siebie, jak popełniam błędy te, które wiem, że już nie powinienem ich popełniać, bo popełniłem je jak wcześniej, czyli to jakby brak wyciągania wniosków. Ale to tak życiowo, czy tylko piłkarsko? Myślę, że i piłkarsko, i życiowo. Moim największym marzeniem jest? Na pewno zagrać w klasie. I takie, no, trzeba marzyć w reprezentacji Polski, a tak by personalnie, indywidualnie, rodzinnie, no to założyć zdrową no, rodzinę. Czyli dzieci, dzieci byście umieli. Dzieci tak. Mieli tak w rodzinie, oczywiście. Tak. A ty sam masz dużo rodzeństwa? Nie, mam tylko jedną siostrę, Amelkę, młodszą, którą pozdrawiam, bo pewnie będzie słuchać podcastu. Po meczu lubię. Na pewno pocieszyć się z wygranej z słopakami w szatni. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne uczucie po wygranym meczu i myślę, że zrelaksować się dzień po meczu, a tak po meczu stricte, no to lubię, jak trener pozwoli wypić jedno piwko. Najwięcej zawdzięczam. Myślę, że rodzicom najwięcej zaznaczałem rodzicom, to oni, oni, oni mi jakby dali wszystkie możliwości i, i myślę, że to im. Moje ulubione miejsce w Lublinie to? Myślę, że krakowskie przedmieście, bardzo, bardzo, bardzo ładne. Jak tu przyjechałem, to właśnie bardzo, bardzo mnie urzekło, bo nigdy wcześniej jakby przed motorem nie byłem w Lublinie, ale jest naprawdę dużo, dużo, dużo fajnych miejsc. Myślę, że krakowskie przedmieście i arena. Popisowe danie mojego autorstwa to? jakimś tam mega kucharzem nie jestem, ale, ale myślę, że makaron z kurczakiem w sosie pomidorowym jest do zjedzenia. Zapraszam. Gdybym miał pewność, że usłyszy mnie cały świat, to powiedziałbym... To pytanie, jak oglądałem właśnie podcasty z chłopakami, to czasami się zastanawiałem, że co ja bym tam powiedział, że nie wiem, co bym tam powiedział gdybym ją usłyszał cały świat, myślę, że żeby każdy wierzył w siebie i, i starał się być szczęśliwy. Jestem bardzo dumny, że to pytanie z Karolem wspólnie wymyśliliśmy, bo, bo zawsze sprawia dużo problemów i jest takim najlepszym zwieńczeniem naszego podcastu, który właśnie dobiegł końca. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za nadesłane pytania. Tobie Filip oczywiście dziękujemy za obecność, dziękujemy, że spędziłeś z nami ten czas i porozmawiałeś. No i co, chyba kończymy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że, że, że każdy kibic słuchając nie zaśnie, że byłem choć trochę ciekawy i, i pozdrawiam do zobaczenia na, na arenie albo i na wyjazdach.